Instrukcja montażu płyt Termano na posadzce. Montaż płyt Termano jest niezwykle szybki i prosty. Nie różni się on od metod montażu stosowanych przy użyciu innych materiałów termoizolacyjnych. W przypadku izolacji posadzek domów mieszkalnych trwa nie więcej niż kilka godzin. Płyty Termano to termoizolacja nowej generacji, której głównymi przewagami nad tradycyjnymi materiałami są przede wszystkim bardzo wysoka termoizolacyjność, odporność na zalania, wytrzymałość. Do montażu termoizolacji potrzebować będziemy taśmy aluminiowej oraz płyt Termano. Istotne będzie dobranie odpowiedniej grubości warstwy izolacji. Dla domów mieszkalnych standardową grubością spełniającą wymagania Ministerstwa Budownictwa jest to 80 mm. W przypadku montażu w budynkach przemysłowych, szczególnie chłodniach, mroźniach, przechowalniach owoców i warzyw, grubość płyt powinna wynikać z obliczeń projektowych. Przed położeniem Termano podłoże z chudego betonu powinno być względnie równe, przystosowane do układania sztywnej termoizolacji. W przypadku budynków mieszkalnych wskazane jest układanie płyt w rozmiarze 1200 na 600 mm. Termano układamy naprzemiennie, na tak zwaną mijankę. Płyty łączymy ze sobą zamkiem typu top, co zapewni doskonałą szczelność układu. Styki płyt Termano dodatkowo zabezpieczamy, przyklejając taśmę aluminiową. Innym sposobem może być pokrycie Termano na przykład budowlaną folią polietylenową. Termano doskonale nadaje się do termoizolacji posadzek pod ogrzewanie podłogowe i jest całkowicie niewrażliwe na kontakt z wysoką temperaturą. Etapem końcowym jest wylanie wierzchniej warstwy posadzki. Tak zabezpieczone Termano będzie służyć nawet kilku pokoleniom. Płyty z poliuretanu, w przeciwieństwie do dotychczas stosowanych materiałów termoizolacyjnych, nie tracą wraz z upływem czasu swoich właściwości izolacyjnych. W razie pytań prosimy o kontakt z doradcami technicznymi Termano.